drodzy widzowie, w tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych, że zacytuję mistrza, witam mojego kolejnego wspaniałego gościa, zawitał do Kwiatkowa, profesor Robert Jach. Profesor jest szefem Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Collegium Medicus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pięknie, dzień dobry Państwu. A teraz specjalizacje. Profesor posiada 3 specjalizacje. Jest to specjalizacja, teraz już na pewno się wyłożę. Ginekologia i położnictwo. Ginekologia onkologiczna tak oraz tudzież na ten czas. Endokrynologia i rozrodczość. I to jest bardzo skomplikowana sprawa, także widzimy, mam tutaj mistrza obok siebie. Panie profesorze, bo my rzeczywiście jesteśmy w temacie diagnostyki raka jajnika. Jak często zgłaszają się pacjentki do Pana z tym problemem? Chciałbym, żeby częściej się zgłaszały wcześniej. Z rakiem jajnika jest tak, że niestety jajnik jest takim specyficznym organem, jest głęboko schowany w brzuchu, w miednicy mniejszej i ma dużo miejsca do tego, żeby się rozrastać. Więc guz jajnika, rak jajnika zazwyczaj rozrasta się bezobjawowo przez dłuższy czas. Ale są pewne niecharakterystyczne objawy, które właściwie mogłyby Panie wziąć pod uwagę, związane właśnie z jedzeniem troszeczkę. Takie uczucie pełności w brzuchu, niecharakterystyczne odbijania, nudności, zmiana rytmu wypróżny. Trzeba się zgłosić. No właśnie, a kiedy się zgłaszamy do lekarza, czy możemy na przykład prosić o zlecenie jakichś badań, jeżeli czujemy, prawda? No bo zdarzają się przypadki, że często lekarze po prostu wysyłają do zakupienia jakiegoś, prawda, gastrycznego środka przeciwbólowego. Nie znam się, ja właśnie jestem mało lekowa, tak, ale zazwyczaj tak zwane uśmierzające historie, tak, a nie badające problem głębiej. Znaczy, ja bym powiedział tak, każdy jest odpowiedzialny za swoje zdrowie i taka zdrowa samoświadomość, że jeżeli coś nie przechodzi po pewnym czasie i zmieniło się w naszym życiu, to nie trzeba szukać cudownych leków. Jesteśmy tak nauczeni przez tradycję, przez troszeczkę, tak powiem, media, wsparcie, potęgę pieniądza, że istnieje cudowny lek na wszystkich. Bo rzeczywiście taka zmiana rytmu wypróżnień, właśnie powiększenie obwodu brzucha, odbijania, niecharakterystyczne pacjentki to mówią, doktorze, no czuję się taka jakby pełna w sobie, lekarz mówi, że jelita w porządku, że nie jestem w ciąży, nie? To warto wtedy iść do ginekologa, żeby lekarz zrobił badanie ginekologiczne, USG przezpochwowe oceniające wielkość jajników, ich kształt, konsystencję, no i oznaczenie markerów nowotworowych. Antygen CA125 to jest taki masker. To jest jedyne nasze narzędzie, które możemy Panu zaoferować, oprócz badania ginekologicznego. A sama genetyka, prawda? Jeżeli ktoś na przykład w naszej rodzinie już spotkał się z tym problemem, czyli możemy mówić, że jesteśmy obciążone genetycznie? Rzeczywiście dziedziczymy pewną predyspozycję. Mówimy o tak zwanym dziedziczeniu germinalnym i somatycznym. Innymi słowy, jeżeli ktoś w rodzinie najbliższej zachorował na raka jajnika, czyli siostra, mama, córka, to rzeczywiście należy się zbadać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy może nosicielami mutacji tak zwanych genów BRCA1 i BRCA2. Te geny BRCA1 i BRCA2 są dość łatwe do zbadania w populacji polskiej. Jeżeli jesteśmy nosicielami takiego genu, a mama lub ktoś zachorował na nowotwór, to istnieje ryzyko kilkunastukrotnie zwiększonego ryzyka zachorowania na ten nowotwór. To ma takie implikacje, że po pierwsze zachęcamy Panie do rodzenia zawsze, dzieci do zachodzenia w ciąży. Dlatego, że profilaktyczne usunięcie gonad z jajników i jajowodów po zakończonym rozrodzie, prawda, po urodzeniu czwórki, piątki dzieci, będzie wskazaniem u takich osób do laparoskopowego, prostego, krótkiego zabiegu usunięcia gonad. To w znakomity sposób redukuje, zmniejsza ryzyko zachorowania i na raka jajnika, ale też na raka piersi. Zdarzają się takie przypadki, już kobieta wie, że jest, że jest obciążona genetycznie, prawda? Na zmianę, tak? Wykonuje takie badania i okazuje się, że jest nosicielką, prawda, tego genu, ale czuje się zdrowa, czuje się super. No i jakie wtedy działanie? Po prostu kontrola? To jest dobra rzecz. Jeżeli wiemy, że jesteśmy do czegoś predysponowani, nie wiem, do tego, że mam predyspozycję do cukrzycy, to nie będę jadł pewnych rzeczy, prawda? Jeżeli wiem, że jestem nosicielem genu BRCA1, BRCA2, to co mogę zrobić, to często chodzić na badania. Co pół roku, co roku chodzimy do ginekologa, tylko że zadam z moimi jajnikami, może sobie wykonam test antygen CA125 i będę bardziej na siebie zwracał uwagę. Natomiast to, co mówię, jeżeli pacjentka, kobieta zakończyła rozwód, urodziła dzieci na 40, 50 lat, to rozsądne będzie porozmawianie z ginekologiem o profilaktycznej adeksektomii. Dzięki staraniu i właśnie organizacji pacjentek, która bardzo wspierała Błękitny Motyl, Agatę Ślazek pozdrawiam, i Ida Karpińska, Kwiat Kobiecości oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologiczno-Onkologicznego,
Udało nam się w Radzie Przejrzystości w Komisji Zdrowia przefiksować, że jest to procedura pożytku świadczeń, prawda? No bo jeżeli usuwamy granatę kogoś, to w myśl polskiego prawa ubezpodniamy taką osobę. Mhm. Wiedzieliśmy już od paru lat, że takie działanie jest skuteczne, ale to było niezgodne z prawem. W tym momencie wiemy, że uczciwie rekrutacji genów możemy taki zabieg wykonać po to, żeby uratować jej życie. Panie profesorze, a jeżeli chodzi o higienę intymną, mhm. bo to też jest taki temat wciąż, chyba troszeczkę tabu. Czy się kobieta aktywna, biegająca, czy dbamy o tą swoją higienę? Jak tak pan teraz rozmawia z pacjentkami? Zmieniło się coś? Pacjentki dbają. Muszę powiedzieć, że chwalę pacjentki. Pacjentki dbają i może z partnerami pacjenty często. Mówiąc o higienie intymnej, zawsze pamiętajmy, że to jest para. Bardzo dziękuję panu profesorze. To jest bardzo, 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 bardzo piękne. Tak chciałem powiedzieć, bo wszystkie te kampanie reklamowe są skierowane do pań. Ale takie będą Rzeczpospolite, jak ich dzieci wychowanie. Nie? Więc zadbajmy, szanowne panie, o tego naszego partnera. Dobierajmy uważnie. Dobierajmy uważnie tego partnera, z kim się spotykamy. No, no. Ja zawsze mówię pacjentkom, że ta ciąża niechciana jest najmniejszym problemem. Największym problemem są te choroby przenoszone drogą płciową, wirus HPV, który może skutkować po kilkunastu latach rozwojem dysplazji szyjki macicy raka, wirus HIV, no i te nieszczęsne grzybice, bakterie, upławy, które są dla pacjentek uciążliwe, a dla lekarzy są źródłem satysfakcji zawodowej. Chyba tym optymistycznym akcentem wrócimy do naszego śniadania dzisiejszego drugiego. A ja jem kwiatki. Dedykując je kwiatkom naszym, kwiatkowa. To jest chyba jakiś haber. Nie ma nic bardziej obciachowego niż jedzenie na wizji. No musiałam do Zakopanego przyjechać, żeby kwiaty wcinać. Na zdrowie! Zakopane! Brudzkie powietrze. Zapamiętałam przede wszystkim to, że trzeba uważnie dobierać partnerów. Panie profesorze, dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo spontaniczne. Na tarasie. W słońcu.